jego gola w naszej lidze. Jeszcze raz Claudio Millar, tym razem z rzutu rożnego. Hiszpańska piłka, cudowne uderzenie Kaźmierczaka, zatrzymuje się dopiero w siatce. W 19 minucie Pogoń strzela kontaktowego gola. Sporo jeszcze czasu do końca, ale jak widzimy, śpieszył się Artur Bugaj. A tutaj uderzenie jak marzenie. Przemysław Kaźmierczak, 22-letni piłkarz pozyskany z Piotrkowi. Z rzutu karnego Paweł Magdoń, równie pewnie jak po drugiej stronie wcześniej Jacek Kosmalski. 45. minuta w Warszawie w meczu Polonia Pogoń, remis 2-2. Miejsca w notesie, tymczasem z rzutu wolnego Tomasz Parzy za siebie i bezradny Jacek Banaszyński. Kto go grył? Staje się pytać bramkarz Polonii. Tomasz Parzy ma oczy dookoła głowy. Uderzał tak trochę na chybił, trafił, ale piłka zatrzymała się dopiero w siatce.